Mam kilka swoich sprawdzonych sposobów na zrobienie sobie lata w mieście. Pierwszy, myślę, że dobrze znany. Chodzimy w okularach przeciwsłonecznych nawet w tak pochmurny dzień jak dziś. Drugi, różne kolorowe, wesołe dodatki. Trzeci, równie skuteczny, kolorowe, wesołe, orzeźwiające drinki. Ale najskuteczniejszy, i ten pewnie też Was nie zaskoczy, to posiadanie przy sobie książki, która naprawdę może wprowadzić w letni nastrój. Taką książką jest dla mnie błahostka Magdy Tereszczuk. Ale zanim opowiem o niej, to chciałabym się z Wami podzielić pewnym wspomnieniem. Jeśli jesteście w podobnym do mnie wieku, to prawdopodobnie pamiętacie wspaniały film Bertolucci'ego pod tytułem Ukryte pragnienia. Jego główna bohaterka, 19-letnia Lucy, wyjeżdża na wakacje, Amerykanka, wyjeżdża na wakacje do Toskanii. No i to, co się tam wydarzy, owiane jest tajemnicą, zmysłowością, namiętnością, no i właśnie tymi skrywanymi, ukrytymi pragnieniami. Mam wrażenie, że Magda Tereszczuk, pisząc błahostkę, musiała gdzieś mieć, nawet jeśli tylko w podświadomości, pamięć tego właśnie filmowego obrazu. Dlaczego? No, jej główna bohaterka nie ma już 19 lat, jest bliżej 40, ale to, co przytrafia jej się na południu Włoch, na Sycylii, bardzo przypomina obraz Bertolucci'ego. Ta książka jest napisana naprawdę wspaniale. Trochę jak filmowa etiuda. Myślę, że doskonały materiał do tego, żeby go sfilmować. Opowiada o ludziach, którzy przygotowują się do wyjazdu, wyjeżdżają na upragnione wakacje, a następnie w pewnym sensie utykają w pewnej pięknej sycylijskiej willi niedaleko Neapolu. No i jak się łatwo domyślić, jest to idealny moment na to, żeby coś się tam między nimi wydarzyło. Zresztą autorka sugeruje to od samego początku, a moment, w którym w willi pojawia się dużo młodszy od głównej bohaterki Włoch Niko, no to już wiemy, że coś między nimi musi się wydarzyć. Ta książka to jest opowieść, w którym pojawia się również pewna właśnie błahostka, wydawałoby się, nierozwiązana historia z przeszłości. Pojawia się ciekawy bardzo opis i obserwacja relacji pomiędzy głównymi bohaterami, prawie 40-letnim małżeństwem, ale mam wrażenie, że jest w niej coś jeszcze, coś, co chyba wszyscy jako ludzie bardzo lubimy. Znajdujemy się jako czytelnicy w sytuacji obserwatorów, a właściwie może nawet trochę podglądaczy tego, co dzieje się w tej pod neapolskiej willi. Oprócz tego, że ta książka wciąga, że ma świetny klimat i przeniesie Was na sycylijskie plaże, to jest też wspaniale napisana, w zasadzie z rozmachem, pomimo że nie jest to jakaś wielka powieść, ładnie literacko i myślę, że ta fabuła jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze przemyślana. Ta książka ze mną została po przeczytaniu, wzbudziła różne rozmyślania i emocje. Myślę, że może świetnie się sprawdzić do czytania nawet w takim niezbyt wakacyjnym miejscu jak Śródmieście dużego miasta, ale najbardziej zazdroszczę chyba tym, którzy mają szansę czytać ją na wakacyjnej plaży albo gdzieś na jakimś fajnym leżaku. Ja ją na pewno serdecznie polecam, nie tylko na wakacje.